Dzień dobry, Jakub Wiech, to jest specjalne wydanie programu Krzesło Energetyczne. Nadajemy dla Państwa prosto z Forum Ekonomicznego w Krynicy, a moim gościem jest pan minister Mieczysław Kasprzak. Dzień dobry. Dzień dobry, to już dawno było, panie redaktorze. Ale to jest tytuł dożywotni, tak w polskiej nomenklaturze się przyjęło. Panie ministrze, będziemy rozmawiać o raportach gazowych NIK w sprawie umów zawieranych w 2010 roku. Jak pan ocenia ten raport, który został niedawno odtajniony? Znaczy, dla mnie tam nie ma nic nowego. Wszyscy wtedy wiedzieliśmy, jaka sytuacja była, jak wyglądała zimą tamtego roku sytuacja energetyczna Polski. Konkretnie chodzi mi o dostawy gazu. Wszyscy byliśmy pod ogromną presją i wrażeniem. Presja była tak duża, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał, zdaje się, kilka minut na przejrzenie informacji dotyczących tych raportów? Tak, tak by, to znaczy mówimy o przejrzeniu raportów? Nie. Mówimy o jakby w trakcie negocjacyjnym. W trakcie negocjacji. Mówimy o dostarczeniu danych dotyczących zawieranych umów do poszczególnych instytucji i mówimy o czasie, który został przyznany urzędnikom na weryfikację tychże ustaleń. Bo to była zima, to był styczeń czy luty, jak pamiętam, i trzeba było podpisywać umowę z dnia na dzień. Więc ale podpisano je dużo później niż jakby zostały one przesłane wtedy do weryfikacji. Zostały przesłane, zdaje się, w lutym, podpisane w październiku. Czy powiem tak, wtedy nie było wyboru, bo mieliśmy do czynienia z monopolistą. Ja w rządzie wtedy nie byłem, ale z tego, co obserwowałem, monopolista w postaci Gazpromu decydował o tym, czy będziemy mieć gaz w Polsce, czy nie będziemy mieć gazu w Polsce. Natomiast te warunki zostały już wcześniej ustalone. To przed negocjacjami, rozumiem? Pan Jasiński podpisał umowę znacznie wcześniej, ale za rządów, ale na znacznie krótszy czas. Miał krótki czas, a teraz też był krótki czas. Proponowany czas to był 2037 rok. Dzięki interwencji Komisji Europejskiej udało się tego skrócić do 2022. Tak, bo to wtedy takie warunki Rosja nam stawiała. Dobrze, że Komisja... Ale to Rosja takie same warunki stawiała jeszcze w trakcie negocjacji, kiedy włączyła się do tego Komisja Europejska. To co się zmieniło wtedy? Komisja Europejska, wydaje mi się, że za późno podjęła działania tutaj w tym zakresie, bo gdyby Komisja Europejska od początku zdecydowane stanowisko zajmowała, Komisja Europejska tutaj praktycznie była bardzo sceptyczna wobec tego tematu. Myśmy sami sobie zostali pozostawieni. Ukrainie odcięto wtedy dostawy gazu i Polska była zagrożona, że braknie nam gazu. Dzisiaj sytuację mamy geoenergetyczną, nazwijmy to tak, zupełnie inną, jeżeli chodzi o Polskę. Mamy już dywersyfikację, ona za kilka lat jeszcze dalej zostanie posunięta, a wtedy no, nie mieliśmy wyboru. Cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo raport stanowi też, że w Ministerstwo Gospodarki, którym kierował wtedy pan premier Pawlak, tak, niejako opóźniało de facto budowę terminala LNG w Świnoujściu. Nieprawdą jest. Cały czas te prace trwały. To była taka teoria głoszona przez PiS, naszych następców. Natomiast to jest też teoria zawarta w raporcie NIK-u, więc tam stoi jasno, że to znaczy, że opóźnienia jest określono ram prawnych, które miały przyspieszyć tą inwestycję. To było coś nowego, kiedy budowaliśmy to. Trzeba było specustawy przygotować w tym zakresie. PiS też wszystkiego nie zrobił. Niektóre rzeczy dopiero w tej chwili się ale robi. Ale PiS wtedy nie rządził. Tak, ale jak przyjęli władzę, to też tego nie zrobili. Dopiero w tej chwili niektóre ustawy związane z infrastrukturą gazoportu są w tej chwili robione. I też możemy powiedzieć, no dlaczego tego wcześniej nie zrobiono. Ja tutaj nie widzę pewnej proporcji, no bo jednak kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości de facto jeszcze trwa, to dopiero minęły 3 lata. Państwa rząd, Platforma PSL, rządziliście państwo przez 8 lat, więc tutaj jest jakby dysproporcja, jeżeli chodzi o możliwości czasowe. Ale panie redaktorze, gazoport został wybudowany w tamtym czasie i praktycznie PiS przejmując władzę, dostał prezent w postaci gazoportu. Ale mógł być wybudowany wcześniej i o tym mówił minister Piotr Naimski, że on był projektowany na lata 2012, jako oddany do użytku. No
nie, w 2012 roku by tego nikt nie wybudował, to było niemożliwe. Natomiast to, że mógł być pół roku wcześniej czy 9 miesięcy wybudowany wcześniej, to by nie zmieniło naszej sytuacji. Bo tam pewne usterki w trakcie procesu inwestycyjnego powstały, trzeba było to usuwać, pewne rzeczy no, nie były ustawowo jeszcze uregulowane, więc to by nie zmieniło sytuacji, ale w 2012 roku to było niemożliwe, bo to jest fikcja, to jest taka teoria polityczna pod PSL, pod Pawlaka budowana, dlatego że no, określony proces inwestycyjny musi trwać. Tam są określone terminy, natomiast weźmy pod uwagę to, że to było coś nowego. Takich rzeczy w Europie mamy kilka takich gazoportów. Nie wiem, dwa czy trzy. Jest ich trochę więcej. Może więcej, ale tu nie było żadnych doświadczeń. To była nowa rzecz, więc musieliśmy sobie z tym radzić. Dlatego tym bardziej proszę nie oczekiwać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie 3 lat kadencji zdywersyfikuje całkowicie dostawy gazu. No to jednak trochę nielogicznie tutaj. Ja im nie zarzucam tego, że zdywersyfikują. Natomiast mówię, że w tej chwili jako Polska mamy zupełnie inną sytuację. Inną sytuację. W energetyce musi być ciągłość. Tu nie może być tak, że przyjdzie inny rząd, następny rząd, który będzie po PiS-ie i będzie zmieniał politykę energetyczną. Nie ma takiej możliwości, bo stabilność i wizja kilkudziesięciu lat musi być tutaj. Wspomniał pan, że raport nie był dla pana zaskoczeniem. W takim razie, dlaczego dokument ten został utajniony na tyle lat? Ja myślę, że to wynikało, takie moje jest myślenie, z tego, że jednak to dotyczyło umów gospodarczych, a sprawy gospodarcze, negocjacji gospodarczych, bo my cały czas też negocjujemy z innymi partnerami dostawy gazu. W tej chwili Stany Zjednoczone zawieramy umowy i też nie wiemy tak naprawdę, po ile kupujemy ten gaz. Nie wiemy. To prawda. Różne domysły są, może po kilku latach się okazać, że kupujemy drożej niż rosyjski gaz, bo on się gdzieś tam miesza później razem wspólnie z naszym polskim, z rosyjskim gazem i wychodzi jakaś uśredniona cena, więc umowy gospodarcze zazwyczaj są utajnione. Negocjacje, żeby nie zdradzać argumentów, które ma dany kraj, czy w tym przypadku Polska, wobec konkurencji. Pan minister Maciej Małecki, przewodniczący Komisji Energii Skarbu Państwa, wspomniał na jednym z posiedzeń, że raport ten nie jest jakby zagrożeniem, treści tego raportu nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, są natomiast zagrożeniem dla, były i są zagrożeniem dla rządu PO-PSL. Jak się pan odniesie do tych słów? Jakie tu może być zagrożenie? W czym to może zagrażać rządowi PSL-u i Platformy Obywatelskiej? Ja tu nie widzę żadnego zagrożenia. Jak pan ocenia postawę pana premiera Pawlaka, którą jakby odzwierciedla treść raportu? Pan premier Pawlak stanął w tamtym okresie przed bardzo trudnym zadaniem zabezpieczenia Polaków w gaz, żeby nie marzli w zimie, więc musiał to ryzyko ponieść, natomiast miał partnera, który był panem życia i śmierci. Powiedzmy sobie szczerze, on decydował o tym. A jakby Rosja powiedziała, nie dajemy wam gazu, co byśmy zrobili wtedy? Co byśmy powiedzieli Polakom? Dobrze, ale tutaj dyskutujemy o takiej płaszczyźnie zero-jedynkowej. Rosja mówi, dajemy wam gaz albo nie. A tutaj jednak widać było po właśnie tym fragmencie raportu, który dotyczył włączenia się Komisji Europejskiej, że jednak na Rosjanach dało się wywrzeć lepsze warunki, między innymi dotyczące czasu trwania umowy gazowej. Więc dlaczego tutaj pan premier Pawlak, jak to zostało wspomniane w raporcie, nie podjął prób, które miały jakby zagwarantować Polsce lepsze warunki dzięki korzyściom i argumentom polskiej strony? Ja wrócę jeszcze raz do tego, że warunki dostaw gazu zostały przez pana ministra Jasińskiego z PiS-u w pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości wynegocjowane. Na trzy lata. Dobrze, ale to były te warunki, wokół których myśmy się cały czas poruszali i tutaj Rosja ani kroku nie ustąpiła. No tak, ale tutaj mamy 3 lata, a tutaj mamy 27 lat. No dobrze, już 27 lat nie mamy. Na szczęście, dzięki Komisji Europejskiej. Natomiast wtedy, kiedy nie mamy możliwości zabezpieczenia,
innych dostaw gazu. Ameryka wtedy też nie sprzedawała nam gazu. Gaz z Kataru kupujemy kiedy? Po kilku latach. Nie wiem, czy w tej chwili nawet kupujemy, czy nie, ale też wielka sensacja miała być, że gaz będziemy mieć z Kataru. Po jakiej cenie kupujemy? Dzisiaj nie wiemy naprawdę, jaka jest cena, bo my cały czas odwołujemy się do tego, że Niemcy taniej gaz kupują od Rosji, bo Rosja im taniej sprzedaje. To jest prawda. Nam Rosja nie chciała taniej sprzedać gazu. Natomiast jest różnica w negocjacjach jednego kraju z Rosją, w tym przypadku Polski, a stanowiskiem, jakie zajęła później Komisja Europejska i cała Europa. No tak, tylko tutaj pan wspomniał o budowie m.in. terminala LNG w Świnoujściu, że to już trwało w czasie, kiedy były zawierane umowy gazowe. Czemu rząd i Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem pana premiera Pawlaka nie przewidział tego, że wkrótce Polska uzyska dodatkowe źródło dla dostaw gazu? I czemu to nie wybrzmiało właśnie, przede wszystkim chodzi mi o ten okres planowania umowy gazowej. Dlaczego chciano podpisać umowę na tak długi czas, biorąc pod uwagę to, że był budowany terminal w Świnoujściu? No a jakby był postawiony warunek albo długi czas, albo w ogóle, to co byśmy wybrali? Może lepiej dłuższy czas wybrać. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to był program Krzesło Energetyczne. Nadajemy z Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jakub Wiech, moim gościem był pan minister Mieczysław Kasprzak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.